Pojawiły się nieoficjalne ustalenia mediów, że posłowie Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik zostali zatrzymani w Pałacu Prezydenckim, przebywali tam na zaproszenie głowy państwa. Policja wcześniej otrzymała sądowy nakaz doprowadzenia polityków do zakładu karnego. Pójdziemy do więzienia, bo tak chce nowa władza, za to, że ścigaliśmy korupcję, mówił wczoraj wieczorem w polskim punkcie widzenia na naszej antenie Maciej Wąsik. Sąd okręgowy dla Warszawy Śródmieście nakazał wczoraj po południu doprowadzenie posłów Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika do jednostki penitencjarnej. Będziemy więźniami politycy, politycznymi, to będzie um, efekt takiej zemsty politycznej. Tak skomentował decyzję sądu wczoraj wieczorem Maciej Wąsik w polskim punkcie widzenia w telewizji TRWAM. Zapytaliśmy byłego wiceministra spraw wewnętrznych, co zrobi, kiedy rano policja przyjdzie, aby go zatrzymać. Będą musieli zastosować sposób. pewien przymus i pewnie mi się to uda, przecież nie będę się był z policjantami. Policja próbowała rano zatrzymać Macieja Wąsika i Mariusza Kamińskiego w ich domach. Jednak ich nie zastała. Obaj politycy w tym czasie gościli w Pałacu Prezydenckim na uroczystości wręczenia nominacji Stanisławowi Żarynowi i Błażejowi Pobożemu na prezydenckich doradców. Tak, podczas uroczystości bez udziału mediów, mówił do nich Andrzej Duda. Najlepszym dowodem na wasz propaństwowy patriotyzm jest to, że współpracowaliście w ostatnich latach z ministrami Mariuszem Kamińskim i Maciejem Wąsikiem. Goszczenie obu polityków w pałacu prezydenckim nie podoba się premierowi Donaldowi Tuskowi. Martwi mnie to, że prezydent włączył się w działania organizowane przez prezesa Jarosława Kaczyńskiego i jego, i jego ludzi z PiSu. I są to działania wymierzące, wymierzone w istotę fundamenty państwa polskiego. Prezydent od dawna jednak podkreśla, że skutecznie ułaskawił obu polityków w 2015 roku. Sąd skazał ich bezprawnie, zwraca uwagę politolog dr Tomasz Teluk. I zostali uniewinnieni przez prezydenta i ten akt łaski powinien być respektowany. No i widać wyraźnie, że tutaj rząd idzie na rympał nie będzie respektował. Prawa. Część polityków i prawników uważa, że prezydent powinien zamknąć temat kolejnym ułaskawieniem Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Andrzej Duda nie ma takich planów. Nie chcą tego też Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik. Mierzamy raz na zawsze. Chcą zmusić prezydenta do tego, żeby wydał jeszcze raz akt łaski. To znaczy, że można zmusić prezydenta do tego, żeby każdą inną decyzję ponowił. Marszałek Hołownia podczas konferencji mijał się z prawdą i wielokrotnie powtarzał to zdanie. Panowie Zostali skazani nie tylko na karę pozbawienia wolności, ale również na utratę praw publicznych. To nieprawda. Obaj posłowie zostali skazani na pięcioletni zakaz pełnienia funkcji publicznych. Marszałek Hołownia czeka na jutrzejszą decyzję Izby Pracy Sądu Najwyższego. Izba stwierdzi, czy wygaszenie poselskich mandatów było zgodne z prawem. Jednak Izba Kontroli Nadzwyczajnej uchyliła już wygaszenie. Mimo to Izba Pracy i jej prezes, sędzia Piotr Prusinowski, zaplanowali na jutro badanie sprawy wbrew procedurom. Pierwsza prezes Sądu Najwyższego, profesor Małgorzata Manowska, we wczorajszym oświadczeniu potępiła te działania. Działanie takie stanowi istotne naruszenie porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej. Jest efektem samowoli prezesa Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, działającego w porozumieniu z marszałkiem Sejmu, organem władzy ustawodawczej. Jeśli Izba Pracy podtrzyma uchylenie mandatów poselskich Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika, to w tej sprawie będą aż cztery sprzeczne decyzje Sądu Najwyższego: dwa potwierdzenia i dwa uchylenia. Dwie decyzje władza uzna, dwie będą podważane.